Co Iwaniak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Ja do materiału najpierw dwa pytania. Państwo piszecie na stronie 10, że resort rolnictwa prowadzi działania na rzecz wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu dostaw poprzez aktywne wykorzystywanie instrumentów prawnych i instytucjonalnych na rzecz przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w łańcuchu dostaw. Zatem poprosiłbym o uszczegółowienie tych instrumentów prawnych, instytucjonalnych, jak aktywnie, bo tak państwo piszecie, wykorzystaliście te instrumenty, ile udało się państwu złapać tego typu przypadków, że ktoś wykorzystywał tą przewagę kontraktową, bo nie wiem, czy państwo wiecie, generalnie jeśli chodzi o kontrakty, to one, to pojęcie w obiegu zasadniczo nie funkcjonuje, bo one są tylko robione, umowy są spisywane wtedy, kiedy ta kontrola wchodzi. Nie wiem, czy udało się państwu kogoś złapać na tym, a to jest to, co było, to co mówili moi przedmówcy, główny problem, bo jeśli chodzi na przykład o buraka cukrowego, jednak ten rynek się udało uregulować. Myślę, że gdyby tutaj były aktywne działania z wielkimi pewnie problemami, bo mówią to bardziej doświadczone osoby ode mnie na tej komisji, ale można byłoby to zrobić. Ale piszecie państwo również w tym materiale o upowszechnianiu trwałych, dobrowolnych powiązań producentów rolnych z producentami i handlowcami. No to chciałbym poznać, ile się udało takich trwałych i dobrowolnych powiązań państwu dokonać, w jaki sposób państwo to robicie. A odnośnie państwa opieszałości, bo my tu mówimy o tym, żeby chronić polski rynek, a to malina, a to truskawka, za chwilę będzie jabłko, porzeczka, jabłko i wiele innych. Wielokrotnie wspominamy państwu o tym, że podrabiany jest kraj pochodzenia, państwo nie reagujecie, a państwa służby jak jadą na kontrolę, to stwierdzają, że gdzieś tam cztery łubianki zostały podmienione, chociaż cały tir został przewalony. To taki artykuł, już go szukam, państwu mówię, jest niejaki pan Taras Barszczowski. 7,5 miliona zadłużenia wobec firm dostarczających jabłka i 7 milionów złotych wyłudzonego podatku VAT. A jego firmy jest poszukiwany listem gończym w Polsce, siedzi sobie na Ukrainie, żeby było jasne, a jego firmy dostarczają masowo koncentrat jabłkowy do Polski. To jest taka propo, bo tu działa przestępca, dalej sobie działa, oszukał was, czyli państwo na 7 milionów, bo wyłudził ten VAT rolników na 7,5 miliona, a my mówimy tutaj o zabezpieczeniu firm, które legalnie przywożą, bo nie ma cła. Więc to pokazuje, jak państwo jesteście skuteczni. Chciałbym się dowiedzieć, czy państwo w ogóle cokolwiek zrobiliście, żeby tego delikwenta i jego firmy nie tylko złapać, ale też odzyskać pieniądze. O badania już było pytanie. Było pytanie postawione. Wiemy, że państwa służby tych badań nie robią, bo gdyby robiły, to przecież moglibyśmy mieć taki przypadek, że oto na granicy ustawia się bardzo duża kolejka do badania i może ktoś by wreszcie tych malin mrożonek i tak dalej nie chciał tu przywozić, gdyby one były badane i gdyby faktycznie stwierdzono to, co myślę, że wszyscy wiedzą, można by stwierdzić po tych badaniach, pozostałości po pestycydach, a więc można by stwierdzić, że tak naprawdę ten produkt nie nadaje się do tego, żeby wjechał do Unii Europejskiej, w tym do Polski, bo jeszcze póki co jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o skup interwencyjny, to już było to pytanie, chciałbym się dowiedzieć, bo było to spotkanie, po pierwsze pan minister Telus chwalił się, że za chwilę uruchomi skup interwencyjny. No, tu trochę o nim słyszeliśmy, jest trochę kontrowersji. No to konkretne pytanie, kiedy on będzie, bo czy to nie będzie po tym, jak malina z krzaka spadnie. Krajowa grupa spożywcza, wielokrotnie słyszeliśmy, państwo twierdziliście, że ma być regulatorem rynku rolno-spożywczego. No to powiedzcie państwo tak szczerze, bo mieliśmy też posiedzenie komisji odnośnie tej krajowej grupy. Niewiele się dowiedzieliśmy, bo niewiele chyba macie państwo do powiedzenia na temat tak naprawdę funkcjonowania, poza tym, że zatrudniacie tam swoich ludzi i to się ciągle się ta grupa gdzieś tam przekształca, poszerza o nowe podmioty i ciągle coś się dzieje, ale ja bym chciał się dowiedzieć, jak ona wpływa tak realnie i w jaki sposób, jakimi działaniami
na to, żeby polskiemu rolnikowi żyło się lepiej, bo takie słyszeliśmy zapewnienia, że to będzie w ten sposób wyglądało. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.